Actros F, czyli najtańszy nowy Mercedes. Z minimalistycznym wyposażeniem. Co jest ciekawego w tym samochodzie? Actros F to wersja najtańsza samochodu, minimalistyczna. Czyli nie mamy tu słynnych lusterek z kamerami, które są normalnie w standardzie, ale tutaj są w wyposażeniu. I nie mamy tych pięknych wszystkich tabletów. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda kluczyk w nowym Actrosie, to wygląda tak. Otwieranie, zamykanie i nie wkładamy go. Opalimy światełko tutaj. I nie wkładamy go do stacyjki, tylko możemy trzymać w kieszeni. Odpalamy tym przyciskiem Start Engine. I później działa już normalnie. Radio zwykłe. Dokładnie jak z Actrosa przez kilka lat. Bez żadnych tych tabletów wszystkich i tak dalej. Niestety, siedziałem w nowym i tak dalej. Ten samochód, pokażę, ma 9000. No co jest? Nie no, działa jak najbardziej wszystko. Ten samochód, ustaw poziom. Ok. 9000, nie wiem czy widać dobrze. 9626 km przebiegu. Proszę, tak wygląda. To jest hamulec ręczny. Pyk, zaciągamy ręczny. Tutaj musimy przyciskiem go zwolnić. Co jest jeszcze fajne? Przycisk, naciskamy pedał hamulca. Mamy funkcję hold. W innym tego nie miałem. Teraz to nie działa, zapewne trzeba włączyć silnik. I to jest jak gdyby automatyczny hamulec. Nie możemy zdjąć nogę i wtedy on nie ruszy. Tak wygląda. A tutaj proszę, nówka sztuka łóżko. Jeszcze nikt na nim chyba nawet nie siedział. Proszę. I co? Co jest w Actrosie? Co normalnie nie ma? Nie ma płaskiej podłogi. Jest 12-centymetrowy tunel. Oszczędności, oszczędności. Oszczędności. Jedna szuflada tu niżej. Pokażę lodówkę. Nie ma poza tym tutaj schowka. Schowki jak zwykle wielkie. Proszę, lodówka. Jeszcze nie włączona nigdy. No, tak wygląda, że włączona łóżka. Fotel pasażera bez żadnej regulacji. Fotel kierowcy jakieś regulacje ma, też nie za wiele. Żadnych kompletnie bajerów. Można mieć gołego Mercedesa bez żadnego wyposażenia? Przypuszczałem, że te analogowe zegary już odeszły w przeszłość, że wszędzie są te. Nie, został stworzony Actros F, który ma to wszystko. Czyli nie ma nic. Jedyne co widzę różnicę między starym Actrosem wewnątrz, to chyba ten hamulec. No i ten bajer, bo poprzednie co miałem to no, tunel. Kabina duża, nie wygląda na mniejszą od zwykłego. Nie wygląda na mniejszą od zwykłego, ale klimatyzacja jest tu. Normalnie w Actrosie jest płaska podłoga. Jest trochę więcej miejsca przez to na pewno. Zapalniczka, proszę, dwa wejścia. Dwa wejścia do zapalnicza. Jedno tu, drugie tu. Wcześniej w innym miałem trzecie wejście tu. Proszę. Nie ma. Było też na pewno wejście tu. Nie ma. Tu był schowek. Zobaczmy łóżko. W łóżku. O, wejście do schowków jak zwykle. Łóżko. Można było podnieść zagłówek. Można podnieść zagłówek. Nie, można. To znaczy się fajne. O, tu potrzebna jest poduszka. Dlaczego? O,
No dobra. Odpalamy. Zaskoczył za pierwszym razem. Chwilę to stało, musiał się zastanowić. Niestety przy ruszaniu, na przykład z miejsca, gdy jedziemy w korku, też trwa to chwilę, bo zaciągam ten hamulec, pyk, później odkładam ten. Tutaj skrzynia biegów D, taka sama stała jak w tym. Dobra, ruszę, wciskam gaz, zwalniam hamulec i chwilę trwa, zanim samochód ruszy.